Gdyby pan miał dzisiaj określić stan bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, to jak by pan go określił? On jest dobry, nie jest najlepszy. Wojsko wybrało, to minister, premier Błaszczak ogłosił, że wybrano radary firmy APS do tego, żeby do systemu Pilica. Tylko wie pani, to też się nie stanie dzisiaj. No dobrze, tylko nie stało się do tej pory, a mówimy o sytuacji sprzed 17 miesięcy prawie. Tak, bo nikt nie był tym zainteresowany. To mówię z przekazu medialnego jasno wynika, że ta rakieta tam po prostu uderzyła, czyli te współrzędne określono. Ktoś zaprogramował komputery pokładowe, żeby ona tam doleciała i tam uderzyła. Było to... No, demonstrację jesteśmy w stanie. Skoro to była prowokacja znowu, sprawdzenie procedur po naszej stronie. Sprawdzenie procedur. No to rozumiem, że ona spadła tam, gdzie spaść miała, tak? Tak. Tak była zaprogramowana. No, ktoś jej zaprogramował trasę. Nikt nie chciał zrobić większej krzywdy po prostu. Tak. Okej, ale gdyby chciał, to by mógł. Tak. Państwa gościem generał Jarosław Kraszewski, były dowódca wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Trudny dykcyjnie, ale dałam radę. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktor. Panie generale, zacznę od takiego, jeśli pan pozwoli, bardzo ogólnego pytania. Gdyby pan miał dzisiaj określić stan bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, to jak by pan go określił? On jest dobry, nie jest najlepszy. Po tych wszystkich wydarzeniach, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, naprawdę można powiedzieć, że jest dobry? Jest dobry, bo mamy w tej chwili miksturę, po pierwsze, Narodowego Systemu Obrony Powietrznej i tutaj są największe zastrzeżenia, bo niestety bazuje on dalej w większości na postradzieckim sprzęcie. Ten sprzęt jest oczywiście cyklicznie i ciągle wymieniane, bo to nie jest tak, że ktoś produkujący systemy obrony powietrznej ma na stoku ileś tam wyrzutni, ileś systemów radarowych, ileś systemów, które spinają to w jedną spójną architekturę. To trzeba wyprodukować. Produkuje się to zazwyczaj pod wymogi danego klienta. Tym klientem jest Polska. Polska określiła swoje wymogi. I ten system jest w tej chwili, mówimy tu o Wiśle i Narwi. Oba te systemy są w tej chwili sukcesywnie wprowadzane do użytkowania w siłach zbrojnych RP. Do tego dochodzi właśnie ta cała otoczka sojusznicza i koalicyjna ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą. Dlatego ja mówię, że jest dobry. Nie jest najlepszy, jest dobry. Dążymy do tego, żeby był bardzo dobry. Najlepszy moim zdaniem to właśnie utopia, bo nie ma w tej chwili i długo jeszcze nie będzie systemów 100%. No dobrze, panie generale, ale teraz tak. Do rakiety to jeszcze wrócimy, bo to jest w ogóle bardzo długa historia. Natomiast wstrząsnęła mną wczoraj informacja dotycząca tego, że Polska nie kupiła systemu kontroli dronów, mimo że wojsko bardzo mocno prosiło o to jeszcze na miesiąc przed wybuchem wojny w Ukrainie, przed napaścią. Prosiło o to Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Jaki jest tego efekt, że nie zakupiono tego systemu i nie stworzono w ogóle takiego systemu kontroli dronów? Wszyscy wiemy, a może nie wszystko wiemy, bo wiemy tylko o tych sytuacjach, które udało się wykryć, a ilu się nie udało, to pewnie na zawsze pozostanie tajemnicą. Natomiast mieliśmy sytuację, w której dron wielkości szybowca dostał się na lotnisko Chopina w Warszawie. Później mieliśmy dron na lotnisku w Katowicach. Później szukanie jakiegoś balonu zwiadowczego z Białorusi, który do tej pory nie został odnaleziony. Proszono obywateli o pomoc za SMS-em RCB. Dostał pan. Tak. No właśnie. No i teraz przypomnę raz jeszcze. Wojsko prosiło o stworzenie i zakup takiego systemu kontrolnego, który by, jak rozumiem, minimalizował tego typu wpadki i wtopy. Słów kilka o tym. Dlaczego pana zdaniem, przynajmniej z pana wiedzy może, lub domysłów, czy doświadczenia, wynikać, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej takiego systemu kontroli dronów nie zakupiła? Problem jest bardzo szeroki. Ja bym mógł na ten temat z panią tutaj rozmawiać godzinami, bo przynajmniej przez ostatnie 3 lata kierowałem spółką, która zajmowała się tworzeniem rozwiązań ICT dla zarządzania przestrzenią powietrzną, dedykowaną dla bezzałogowych systemów powietrznych. Między innymi spółka ta stworzyła i wdrożyła w PAŻP-ie, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, system UTM, Unmanned Traffic Management System, który jest jedynym systemem operacyjnym w Europie. Powtarzam, jest jedynym systemem operacyjnym działającym na wszystkich wieżach kontroli lotów w Polsce i jest jedynym takim systemem wdrożonym, działającym w Europie. Niestety jest to system statyczny.
już tłumaczę, o co chodzi. System działa na podstawie współpracy z aplikacją dla pilota. My ten system zrobiliśmy wspólnie ze spółką Drone Radar. Aplikacja dla pilota jest aplikacją darmową i jest wersja komercyjna dla tych, którzy to nie lubią reklam i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie kontroler na wieży ma dodatkowy monitor, na którym autoryzuje bądź też nie pozwolenia na wykonanie, znaczy to jest wyrażenie woli na wykonanie lotu przez operatora. Sytuacja, system został wdrożony w lutym 2020 roku. Od tego czasu notujemy drastyczny wzrost lotów bezpilotowców. W tym przede wszystkim dronów, bo te są najpopularniejsze. No firma DJI, chińska firma, zalała rynki światowe. I wojsko zdaje sobie z tego sprawę. I zdawało sobie sprawę z tego, jak działa Federacja Rosyjska też między innymi. Jak... I prosi Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ludzie, pomóżcie nam, zakupcie systemy kontroli dronów. Czemu to nie zostało zrobione? Ja nie wiem, czy akurat Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powinna to robić, bo mamy jeszcze Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ale to wojsko, przepraszam, ja jestem laikiem, dlatego mogę zadawać pytania, które panu się wydadzą, znaczy, nie najmądrzejsze, ale na czas wojny staje się częścią sił zbrojnych, dlatego to pytanie było skierowane przez siły zbrojne do PASZP-u, bo no, PASZP sprawuje tą władzę nad przestrzenią powietrzną, natomiast tym urzędem, który jest nad PASZP-em i dedykuje pewne kierunki rozwoju, jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Unia Europejska w 2020 roku wydała nowe wytyczne do zarządzania przestrzenią powietrzną, stworzono tak zwany U-Space, czyli ten parasol nad państwem, nad każdym państwem członkowskim. To się spina w jedną spójną architekturę. Tam dochodzi jeszcze taka koncepcja Smart City, gdzie są rozlokowane różne sensory i tak będę dalej. Będę przyspieszać, tak dalej. Bo ja i tak nie dlatego nie powiedziałem, że możemy godzinami właśnie rozmawiać na ten dlaczego temat. Nie kupiono systemu? To nie jest takie proste kupić radar na lotnisko. Radar musi być wpięty do już funkcjonujących i to musi być radar, który spełnia odpowiednie parametry, kryteria i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy takich warunków spełnić tutaj u nas? My mamy takie radary. Jest taka firma, nie wiem, czy mogę nazwę wymienić. No to, ale to dlaczego to nie zostało kupione? Panie Dlatego, ja nie wiem, bo... Nie wie pan. Ale czy uważa pan, że to jest no, skandaliczne po prostu, żeby w sytuacji, w której jesteśmy państwem frontowym, za naszą granicą wschodnią toczy się wojna, wojsko ma swoje informacje i prosi o pomoc i tej pomocy nie otrzymuje, a potem efekty są jakie są. Wie pani, no, znamy PASZP z tego, że ja współpracowałem i to była bardzo dobra współpraca z poprzednim prezesem PASZP-u, z Januszem Janiszewskim i my doprowadzaliśmy do pewnych standardów, mimo że były opóźnienia w realizacji właśnie tych wytycznych Unii Europejskiej. Ja kierując spółką w ramach właśnie grupy JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie no, zaprzestano tego wysiłku, żeby dalej rozwijać pewne pomysły, no bo nie było to związane z wydobyciem węgla. Poniekąd rozumiem, dziwię się, dobrze, że ale nie działało to... Latamy strasznie po wątkach. Interesuje mnie kwestia braku zakupu tego... I wie pani, mieliśmy zamieszanie z kontrolerami. Były strajki. Tak, były strajki. Protesty, tak. Prezes Janiszewski stracił stanowisko. No tam straszne zamieszanie było, pamiętam. Pani prezes... Przez którą kontrolerzy poczuli się oszukani. No, ja tam było mnóstwo różnych historii. I nie do końca jest prawdą, że Polska jako państwo nie podjęła działań, bo ten system radarowy, o którym ja myślę, jest to system z firmy APS, został przez siły zbrojne wybrany do monitorowania przestrzeni powietrznej, do ruchu dronów. Tylko pani redaktor, szanowni państwo, takich radarów na terytorium naszego państwa musi być setki, jak nie tysiące. Czekamy, są to radary aktywne. Dla bezpieczeństwa naszego i zdrowia naszych obywateli powinny być instalowane na elementach takich jak maszty, wysokie budynki, inne takie konstrukcje, radary pasywne. Natomiast wojsko wybrało, i to minister, premier Błaszczak ogłosił, że wybrano radary firmy APS do tego, żeby do systemu Pilica. Tylko wie pani, to też się nie stanie dzisiaj. No dobrze, tylko nie stało się do tej pory, a mówimy o sytuacji sprzed 17 miesięcy prawie. Tak, bo nikt nie był tym zainteresowany. To mówię samo sobie. Boże, wreszcie padła taka odpowiedź na moje pytanie. Nikt nie był zainteresowany. Nikt z rządu, nikt z PASZP-u, skąd?
wie pan, ja pisałem wiele pism, żeby zintensyfikować prace związane z tym, żeby system UTM był komplementarny i wieloaspektowy. Musi być w Polsce wdrożony system DTM, Drone Traffic Management System. Ten ostatni wymaga integracji z systemami radarowymi. Ja tą integrację dobrze, zrobiłem ja i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko znaczy, rozumiem, tylko wie pan, doskonale, że wszystko zaczyna się od decyzji na górze. Tak. I jak jest decyzja na górze, to później idą pieniądze, wszystkie systemy. No i dotknęła pani wrażliwego punktu. Są to potężne inwestycje, które trzeba zrobić. Był ogłoszony program Żwirko i Wigura, który był praktycznie bez środków. Ale rozumiem, że według pana powinno się taką decyzję podjąć w naszej obecnej sytuacji. Tak. Dobrze. Czy pana zdaniem... Decyzja już dawno powinna być podjęta. Dziękuję. Czy tej decyzji nie ma wyłącznie pana zdaniem ze względu na co? Na brak pieniędzy? Brak pieniędzy może być i na pewno jest kluczowym parametrem, bo wiemy, że te pieniądze są w tej chwili lokowane właśnie w systemy obrony powietrznej, są w nowe systemy artyleryjsko-rakietowe, są w nowe bojowe wozy piechoty i tak dalej, i tak dalej. Na ten cel były miały być alokowane pieniądze z takich środków jak Cyfrowa Polska i KPO. KPO zawierało wiele projektów. Musielibyśmy przewrócić tutaj pana ministra Ozdoby. A propos KPO. Ja w ogóle pana nie wciągam w politykę. Nie. W ramach KPO było wiele projektów, jeszcze to przez pełnomocnika do spraw właśnie bezzałogowych systemów powietrznych przy Ministerstwie Infrastruktury. Te projekty były akceptowane i ich wdrożenie powodowało to, że cyklicznie, step by step, Polska budowała infrastrukturę potrzebną do tego, żeby zarządzać, dekonfliktować, separować i monitorować ruch bezpilotowców. Tylko panie generale, teraz pojawia się takie pytanie. No, mamy sytuację, jaką mamy. Te dwa duże drony, o których przynajmniej wiemy, przedostały się w tę przestrzeń powietrzno-lotniskową. Oczywiście podkreślam po raz kolejny, że jestem laikiem, więc używam takich bardzo prostych sformułowań. I co? I one przyleciały, poleciały. Nikt nie wie skąd, nikt nie wie dokąd i nikt nie wie, czy je były. Przestrzeń powietrzna to nic innego jak drogi. Na drogach mamy całe systemy znaków, świateł, znaków malowanych, policji, inspekcji i tak dalej, i tak dalej. Mamy świadomość kierowców, a i tak mamy kierowców, którzy jeżdżą bez uprawnień, mamy kierowców, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. To samo dzieje się w przestrzeni powietrznej. Mimo że jest obowiązek, jeżeli przekracza odpowiednią masę, trzeba mieć licencję pilota. Jeżeli do gimbala ma podpięte byle co, trzeba mieć licencję. To wchodzę w słowo, panie generale. Ja to doskonale rozumiem. Przepraszam za to, że nazwę to po imieniu, ale idiotów nie brakuje nigdzie. Natomiast... No nie wszyscy mogą być mądrzy, bo by głupich zabrakło. Ale zawsze jest możliwość skontrolowania ich późniejszego, tak jak na drodze. Jeżeli ktoś ucieknie policji i jest znaleziony, jeżeli ktoś jest pijany, też będzie miał konsekwencje. W sytuacji tych dronów było tak, że nikt nie wie, co się z nimi dalej stało. Nikt nie wie, skąd one przyleciały. No to tłumaczę, jeżeli dron nie ma transpondera i nie został lot zgłoszony za pomocą właśnie aplikacji dla pilota i systemu UTM, kontroler nie widzi tego statku powietrznego. No dobrze, ale... Jeżeli by był zgłoszony, to tylko i wyłącznie miejsce, w którym znajduje się operator, bo jest trakowany telefon komórkowy. Ale eksperci tutaj u mnie zwracali uwagę na to, że to mogą być rosyjskie prowokacje. A oczywiście, że tak. Nie należy tego wykluczać. No. Ja bardziej skłaniałbym się właśnie ku prowokacjom, bo nie wierzę w to, albo trudno mi uwierzyć, że posiadasz takiego... Czyli rozumiem, że bez tego systemu kontroli jesteśmy bezbronni tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeciwstawianie się tego typu incydentom. No możemy zarządzać przestrzenią lokalną, strefą geograficzną, bo to tak się nazywa, za pomocą kartki papieru, a to, no, to jest XIX wiek. I pan mi odpowiedział na moje pierwsze pytanie, że stan bezpieczeństwa jest dobry. Dobry. Mimo tego? No bo nie jest zły. Nie, pani redaktor, jest dobry, bo no mówię, nawet jakbyśmy mieli idealny system zarządzania drogami w Polsce, zawsze się trafi ktoś, kto to złamie. Ale nie ma takiej możliwości. Zastanawia pana, że wcześniej nie było tego typu incydentów w takim nasileniu? Nie było tego. No właśnie. Nie było tego. No to jakaś jest tego przyczyna, prawda? Nie, no teraz absolutnie strefy, gdzie są lotniska i wokół lotnisk, powinny być objęte szczególnym nadzorem służb.
Ja nie jestem rządu. No. Czyli znowu jest to pytanie do rządu, jest to zaniechanie rządu po prostu. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Ja nie pytam pana o nazwiska, nie wciągam pana w politykę, ale rozumiem, że te decyzje idą z góry. Skierowany zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Na granicę białoruską, na granicę ukraińską. Został skierowany na Rzeszów, gdzie stworzono potężny system. Jedzie pani, jak pani redaktor pojedzie do Rzeszowa, tam nie wiem, jakby nawet korkiem od butelki chciał rzucić w przestrzeń powietrzną, na pewno coś się stanie. Panie generale, ale przyzna pan... Nie jestem policjantem. Jeszcze, nie wiadomo nigdy. Nie. Panie generale, przyzna pan jednak, że to był cud, że ta rosyjska rakieta spadła na las obok Bydgoszczy, a nie na samą Bydgoszcz. To było bardzo niedaleko. To nie był cud, a co to było? Jeżeli to był wabik, w mojej opinii, ja teraz wyrażam swoją opinię. Wabik, puszcza się takie coś jak rakieta z odpowiednikiem gabarytowo-masowym, czyli nie ma głowicy bojowej, jest głowica betonowa. Puszcza się i patrzy się, co przeciwnik robi. No. To co myślę, uruchamia, że się ucieszyli na Kremlu, prawda? Co uruchamia, jakie procedury i tak dalej, i tak dalej. W mojej opinii Bydgoszcz jest szczególnym miastem. Bo? Po pierwsze, mamy duże skupisko instytucji natowskich. Po drugie, mamy dwa ogromne zakłady, szczególnie istotne dla produkcji amunicji. Nitrochem i Belma. To, że ta rakieta tam, na tyle, ile ja się znam na rakietach, to ta rakieta tam uderzyła. Ona nie spadła, bo ją zabrakło paliwa, bo by ścięła drzewa. Bo to nie jest rakieta tej wielkości, to jest duża rakieta. 6 metrów podobno, tak mniej więcej. Kilka drzew poleciało, tam wyraźnie widać po tych zdjęciach, ja tam nie byłem, bo ponoć teraz jest turystyka do Tak, o to też zaraz pana zapytam. Natomiast z przekazu medialnego jasno wynika, że ta rakieta tam po prostu uderzyła, czyli te współrzędne określono, ktoś zaprogramował komputery pokładowe, żeby ona tam doleciała i tam uderzyła. Było to, no, demonstracja, jesteśmy w stanie. Pocisk, rakieta manewrująca ma to do siebie, że ona lata na niskich pułapach, 40-120 metrów. Naprawdę nie ma takich systemów, żeby ją cały czas trakować w czasie rzeczywistym. Dlatego są rakiety manewrujące. Na wyposażeniu polskiej marynarki wojennej jest morska jednostka rakietowa z rakietami NSM do niszczenia okrętów przeciwnika i jej też się nie widzi. Okej, tylko jak, no bo rozumiem, że skoro to była prowokacja znowu, sprawdzenie procedur po naszej sprawdzenie stronie, procedur. No to rozumiem, że ona spadła tam, gdzie spaść miała, tak? Tak. Tak była zaprogramowana. No, ktoś jej nikt nie chciał zrobić większej trasę. Krzywdy po prostu. Tak. Okej, ale gdyby chciał, to by mógł. Tak. Dziękuję. To teraz następna sprawa. Jak to jest możliwe, że zaprzestano, według pana rzecz jasna, zaprzestano poszukiwań tej rakiety? No, kto musiał podjąć taką decyzję? Tego, pani redaktor, to my nie wiemy do końca. Poczekajmy, aż prokuratura wyjaśni sprawę, bo w takich przypadkach, nie dziwię się generałowi Piotrowskiemu, że miał bo zapewne miał takie obiekcje. Jeżeli zdiagnozowano i Ukraińcy potwierdzili, że może być to CH-55 albo 555, to pierwsza myśl, która przychodzi, jedyne uzbrojenie, jakie jest na pokładzie tej rakiety, to jest głowica atomowa. No i wtedy, jak my ja to mówię żartobliwie, zapalają się na pulpicie wszystkie kontrolki na czerwono. Decyzję trzeba podejmować w sekundach, bo nie ma zbyt dużo czasu. I jeżeli podejmuje się decyzję o strąceniu, to ona musi być tak podjęta, żeby strącenie, czyli dochodzi do naturalnej reakcji, znaczy naturalnej, ona nie jest naturalna, ona jest wywołana, reakcja i eksploduje głowica, dochodzi do skażenia terenu, więc trzeba wybrać to najmniejsze zło. Tylko żeby to zrobić, trzeba wiedzieć, gdzie ta rakieta lata. I teraz, jeżeli była to rakieta i wiedzieli, że to jest rakieta, która może mieć na pokładzie głowicę, to tego się nie ogłasza. To się wybiera ludzi zaufanych z specjalnej grupy żandarmerii wojskowej. Jest to sprawa, nie wprowadza się paniki, prawda? I ci ludzie wkomponowują się w tłum. Ale to się nie wydarzyło. My tego nie wiemy. Ja tego nie wiem, czy to się wydarzyło, czy to się nie... My jedyną informację, jaką miałam oficjalną, to był patrol policji i później śmigłowiec latał nad obszarem jakimś. Ale to tam. Po tym, jak pani na koniu znalazła tę rakietę. Nie. To chyba wcześniej było. No chyba nie.
No, być może pani redaktor ma rację, ale dla mnie, jeżeli ja bym był na miejscu generała Piotrowskiego, bym to tak rekomendował ministrowi. Tak, tutaj wydawca mi podpowiada, że śmigłowiec przez chwilę latał, ale potem, jak wytłumaczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na dalsze poszukiwania nie pozwoliła pogoda. No, śmigłowcy mają to do siebie, że tam jest dynamiczny, nie tylko w nich, ale dynamiczny pomiar ciśnienia, na podstawie którego określa się wysokość nad ziemią. Jeżeli są intensywne opady śniegu bądź też bardzo niska temperatura, zazwyczaj się nie wykorzystuje, bo te rurki zamarzają i dochodzi do kolejnej tragedii. Ale ja to rozumiem, pogoda też wpływa, tylko że rozumiem, że ona się poprawia po tam iluś godzinach i można wznowić te poszukiwania. Nie zrobiono tego. Jeszcze raz podkreślam, ja tego nie wiem. Naprawdę, tego nie wiem, bazuję tylko i wyłącznie na tym, co czytałem, oglądałem. Było podane patrol policji. No dobrze, panie generale, to... Czyli jak był patrol policji, dla mnie jest to jasny sygnał. RC było powiadomione o tym, że coś się tam dzieje w przestrzeni powietrznej. Co z tej całej sytuacji związanej z rakietą pod Bydgoszczą wynika dla strony rosyjskiej? Bo oni wypuścili ten balon próbny, zobaczyli, jak to wszystko zadziałało lub raczej w większości nie zadziałało. Sprawdzili sobie, jak wyglądają procedury. Jakie oni, jako dzisiejszy nasz wróg, bez wątpienia mają wnioski? Popatrzmy na to z perspektywy teraz tego, co się faktycznie zadziało. Zostały podniesione pary dyżurne. Pary dyżurne zostały podniesione dlatego, że nastąpiła wymiana informacji o obiekcie zmierzającym w Polskę. Mówi pan o myśliwcach, które się podniosły do kontroli. O obiekcie zmierzającym w polską przestrzeń powietrzną. Mhm. Te procedury zostały uruchomione. Rosjanie wiedzą, że jesteśmy w łańcuchu i sojuszniczym, i w łańcuchu międzynarodowym, czyli mamy dobrą współpracę w tym aspekcie, na przykład z Ukrainą, i Ukraina te informacje przekazała do nas. Mamy procedury określone, poszły pary dyżurne. I podejrzewam, że na tym ich analiza się skończyła, czyli potwierdzili, że pocisk, rakieta manewrująca jest najlepszym w tej chwili narzędziem do tego, żeby stworzyć największy poziom zagrożenia dla potencjalnego przeciwnika. No bo oni patrzą na nas też jako przeciwnika. Oczywiste. Teraz my powinniśmy, zamiast ogłaszać światu, że doszło do konfliktu na linii minister obrony narodowej dowódcy, tak, powinniśmy usiąść w obiektach specjalnych, takie obiekty Ministerstwo Obrony ma, i nie wychodzić stamtąd, dopóki te procedury nie zostaną zweryfikowane, dostosowane do warunków zagrożenia wojennego. Inaczej, panie redaktor, szanowni państwo, generałów możemy wymieniać co dwa dni. I co to da? Ja zawsze przypominam sobie sketch Poniedzielskiego. Kobiety nie zmieni. Można zmienić kobietę, ale to i tak nic nie zmieni. To podobnie jak z mężczyznami, panie generale. Przepraszam, żeby była jasność. Kobiety, żeby była jasność. I tu jest podobnie. To nic nie zmieni. Jeżeli są złe procedury, są złe łańcuchy informowania decydentów, to wymiana dowódców nic nie zmieni. Dobrze, ale to już pan mi odpowiedział na to pytanie, które chciałam zadać za chwilę, czyli co teraz powinno się wydarzyć. Natomiast ja zapytałam o stronę rosyjską. Tak. Bardzo wprost. Jakie oni otrzymali informacje dla siebie? Otrzymali informacje, tak, Polacy są, mają informacje, są w pięci łańcuchy. Rakieta manewrująca, jeżeli będzie dobrze wykonywała swoje zadanie, jest trudna do zlokalizowania przez obecnie znajdujące się systemy w Polsce. I nie tylko. Czyli dla nas to nie są optymistyczne wnioski. Nie są optymistyczne wnioski, bo wrócimy do tematu dronów. Mhm. Bo jeżeli byśmy mieli takie radary dedykowane dla dronów i byśmy rozmieścili je na terenie naszego państwa, możliwość wykrywania takich obiektów drastycznie się zwiększa. To po pierwsze. Po drugie, popatrzmy na całą sytuację przez pryzmat tego, że my nie jesteśmy w stanie wojny. U nas tylko część środków chodzi. Chodzi w systemie rotacyjnym. Te oczywiście, które są lokowane blisko granicy z obwodem kaliningradzkim, z Białorusią i Ukrainą, chodzą. Mamy radar Backbone, mamy inne środki i one chodzą. Tylko że jesteśmy w czasie pokoju. Drugi wniosek, jaki ja bym zrobił, jakbym był decydentem, zrezygnowałbym z części tych czumo i tych innych sprzętów, które Ministerstwo Obrony Narodowej już zamówiło i kupił samoloty typu AWACS.
5 sztuk wystarczy, żeby terytorium naszego państwa pokryć 24/7. Ałaksy są o tyle dobrym narzędziem i są praktycznie do wykorzystania natychmiast, że śledzą ślad termiczny. Mhm. Czyli nie muszą jej widzieć. Łatwiej widzą ślad termiczny, więc wiedzą, gdzie to jest. Tak. I jeżeli ministerstwo by się zdecydowało na taki krok, no to ode mnie Big Five. No dobrze, tak tylko panie generale, problem polega na tym, że ministerstwo chyba nie widzi problemu. Nie, problem jest, bo my takich samolotów nie mamy. No nie, więc. Ale ja mówię w ogóle, bo oceniamy sytuację ogólnie. Mówimy o dronach, mówimy o tej rakiecie, mówimy w ogóle o zabezpieczeniach, radarach. Pan wspomniał o tym, że powinni się zamknąć w bunkrze, dopóki nie wypracują nowych procedur dotyczących zagrożenia wojennego tak naprawdę. To wszystko się chyba nie dzieje, bo gdyby się działo, to byśmy mieli jakąkolwiek informację w tej sprawie. A pan prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wychodzi na konferencję prasową i bez kozery mówi, no ale przecież nic się nie stało, bo nic nie wybuchło. No całe szczęście, że nic nie wybuchło. No, ale taki mamy klimat. Pani redaktor, stało się, bo takie incydenty. Tylko czy one nas czegoś nauczą? Mieliśmy sytuację w przewodowie. Tak. Pytanie mieliśmy sytuację jest w przewodowie kiedy? I co? Nie, no przewodów to jest zupełnie inna historia. Tam obecność rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej była liczona w sekundach, więc trudno tu oczekiwać, żeby ktoś... Czy pan naprawdę ma poczucie, że ktoś wyciągnie z tego wnioski? Tak. Tak? Tak. Pytanie jest tylko kiedy. No powinno się chyba jak najszybciej, zważywszy na to, że to zagrożenie ze strony prowokacji rosyjskich jest z dnia na dzień większe. No i właśnie ja spodziewam się, że za chwilę dzisiaj rano oglądałem w którejś ze stacji telewizyjnych, że już maszyny rolnicze rzucają jakimiś częściami swoimi, które przebijają pokrycia dachowe. No właśnie, i tu wcale nie żartuję. Ale my doszliśmy do w ogóle jakiejś tak absurdalnie smutnej sytuacji, że wczoraj przyszła ta wiadomość o tym, że jakiś dziwny obiekt spadł na dach domu w Rakowie. No to właśnie, w Rakowie. To. I później przez cały dzień to było wyjaśniane i okazało się, że a być może część jakiegoś statku powietrznego, okazało się, że nie, no i że część maszyny rolniczej. Tylko obecna sytuacja powoduje już taki moment, że wszyscy przestają dawać wiarę tego typu komunikatom. I wiele osób, nawet z moich znajomych, mówi, na pewno to była maszyna rolnicza. To jest bardzo zły stan, w którym wszyscy... No trochę przez politykę komunikacyjną i rządu, i nie tylko rządu, się znaleźliśmy. Znaczy, wszyscy przestają ufać. Wie pan, o co chodzi. Tak, tylko nie możemy teraz sami się napędzać w taką psychozę, że za chwilę tu na terytorium naszego państwa praktycznie każdy centymetr kwadratowy naszego terytorium zostanie przykryty przez, nie wiem, części maszyn rolniczych, lapających. Czasem zagrożenie, ja zawsze mówię, trzeba zarażać ludzi spokojem, tylko żeby zarażać ludzi spokojem, trzeba mieć ku temu jakiekolwiek podstawy. Kiedy pan pamiętał, znaczy, czy pamięta pan sytuację, że część maszyny rolniczej uderza w dach domu i robi wyrwę na ponad metr? Ile razy słyszeliśmy o takiej sytuacji? Ja nie słyszałem. No właśnie. Po pierwsze, po drugie, nie jestem ekspertem od maszyn rolniczych, chociaż mam część rodziny zajmującą się właśnie rolnictwem i jak byłem mały, to tak zawsze wujo mnie gdzieś zabierał i pewnych rzeczy nauczył. Jak oglądałem ten dom w Rakowie, to dla mnie nie wyobrażam sobie maszyny, która by rzucała częściami swoimi na taką wysokość, no bo to jest potężna siła, która by musiała być użyta, żeby część maszyny poleciała i przebiła dach. No znowu, ludzie mają poczucie, że ktoś ich oszukuje po prostu, że robi się, przepraszam panie generale, znów za, no ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu, że robi się z nas idiotów po prostu. Wie pani, to zostanie wyjaśnione, podejrzewam, że też są ludzie, niestety, przepraszam, że to mówię, którzy wykorzystują i to są nasi obywatele, nie? Pewnie, bądź też ludzie, którzy podszywają się pod naszych obywateli. Być może tak, a być może nie. Aha, w tym sensie. I to jest dolewanie oliwy do ognia. Był przypadek rakiety w Przewodowie, później drugi przypadek pod Bydgoszczą, był balon. Polacy sami sobie zgotowali ten los i puścili drona, bo podejrzewam, że ktoś ten szybowiec testował. Balon mógł się urwać, bo to... Nie, no tak, no i potem ludzie przychodzą, bo dostają RCB, żeby uważać i przychodzą z balonami urodzinowymi do służb. A za naszą granicą się toczy ciężka wojna. Znaczy, panie generale, to nie jest uspokajające, naprawdę. No nie jest uspokajające, ale my też sami nie możemy się napędzać, bo bardziej ja bym poszedł w to, że powinniśmy nasze społeczeństwo edukować, tłumaczyć, co zrobić. Ale to najpierw góra musi być wyedukowana, żeby móc edukować społeczeństwo.
ja się zajmę społeczeństwem. Dobrze. Co zrobić, jak się zachowywać i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam przypadki, gdzie jak człowiek wyjeżdżał w kontyngenty, żołnierze gromu zawsze nam tłumaczyli, że jak sobie usiądę w fotelu, czy gdzieś tam jeszcze przed wyjazdem, nawet jak już będę w rejonie misji i nie mam za bardzo co robić, to żeby głupie pomysły nie przychodziły mi do głowy, to przemyśl sobie, co byś sam zrobił, jakby się stało coś niedobrego. Mhm. Czyli atak na bazę, atak na patrol, czy tam gdzieś jesteś w rejonie prowadzenia jakichś działań. Co byś ty zrobił? Przemyśl to. Ja później na Discovery oglądałem program o brytyjskim zespole akrobacji powietrznych. I piloci tego zespołu właśnie to robią. Mhm. Siadają, zamykają oczy. Przewidują przyszłość. I ćwiczą, pokazują, scenariusze. Co będą robili na pokazie z zamkniętymi oczami. Dobrze, tylko i my jako obywatele mamy mniej więcej tak właśnie... Nie, żeby to robić, to trzeba wiedzieć, co się robi. No a właśnie. Jeżeli się nie wie, to no my możemy sobie rękoma machać, to nic nie da. Trzeba wiedzieć, jeżeli mieszkańcy wspólnot nie wiedzą, gdzie są miejsca zbiórki, nie wiedzą, jakie są sygnały, nie, właśnie, nie, bo nikt nie tego wiemy, nie uczy. Nie wiemy, gdzie są bunkry na przykład, prawda? Pani mi pokaże. Jakie bunkry, jakie schrony? Mówimy w ogóle nie mamy o miejscu siatki zbiórki. Tego. Właśnie, tak, miejscu, o miejscu właśnie. Zbiórki, bo miejscem naturalnym takim to jeżeli ale ma to pani garaż podziemny. Ale to też jest, panie generale, zadanie tak. rządu. Tak, bo zaprzestano przysposobienia obronnego, zaprzestano kiedyś, jest takie pojęcie system obronny państwa. I jego jednym z elementów kiedyś było obronnie przygotowane społeczeństwo. Teraz tego nie ma. Teraz tego nie ma, bo to było realizowane poprzez przysposobienie obronne, było realizowane w zakładach pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest też w ogóle tego temat na kolejną w ogóle rozmowę. Być może warto ją przeprowadzić, panie generale. Na koniec jeszcze chciałam pana zapytać o jedną rzecz. Niestety muszę pana wciągnąć w politykę, choć nie do końca jest to polityka. Czy pan rozumie sytuację, w której po tym wszystkim, co się wydarzyło, minister obrony narodowej nie podaje się do dymisji, ani nie jest zdymisjonowany? Pana jako wojskowego. Wie pani, jako wojskowy, po pierwsze, ja nie powinienem wypowiadać się na tematy polityków i polityki. No ale nie, tu chodzi o pewne procedury też, tak? Wojsko jest apolityczne. Ale mógłby to być z każdej partii minister. Tutaj tak, chodzi o zasadę. No, o zasadę. Sprawa nie została wyjaśniona. No dziwi mnie to, bo wie pani, to wszystko jest zapisane. Dziennik korespondencji. Wojsko dysponuje teraz systemami elektronicznymi. No przecież to wystarczy kilka godzin, takie żeby... Takie zachowanie pod tytułem to nie ja, to on, to ten, nie. To ten generał, to jest jego wina. Kiedyś było takie powiedzenie, to pamiętam mojego przełożonego generała Janusza Obronowicza, którego serdecznie pozdrawiam, mówił: szukanie winnych, karanie niewinnych i wyróżnienie aparatu partyjno-politycznego. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Po pierwsze, cisza, wyjaśnijmy. Niech ktoś wyjdzie i powie, nie zadziałały procedury, nie zadziałały takie i takie czynniki decyzyjne. I jest zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent, jest premier, którzy odpowiadają za kierowanie obroną państwa we współdziałaniu. Niech podejmą decyzję. Czyli nie odpowiem mi pytam pytanie o dymisję? No nie, bo nie ma na razie podstaw do tego, żeby kogokolwiek dymisjonować. Całe to zamieszanie... Bo jeżeli już, to dymisjonujemy i ministra, i głównodowodzących. No bo to z tego wychodzi, że tak trzeba by było zrobić pewnie. Bardzo dziękuję za tę ocenę. Generał Jarosław Kraszewski, były dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia, panie generale. Choć nie żyjemy w zbyt spokojnych czasach. Jadę do Brna na targi. Do Brna na targi? Dobrze. To proszę może przywieźć jakieś systemy kontroli dronów, co? Nie muszę przywozić, bo my to mamy tutaj na miejscu, tylko niech się może ktoś takie... tam zainteresuje. Okej. Okay. No to apelujemy, jeśli ktoś nas słyszy. Dziękuję bardzo. To było wszystko w dzisiejszym wydaniu. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego dnia. Do państwa Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Kłaniamy się nisko. Do jutra. Thank you.